Ulice Poprzeczne są zamknięte dla ruchu i były zamknięte na ruchu na godzinę już przed przejazdem prezydenckiej pary. Senator Mariusz też jest gotowy na przyjęcie amerykańskiej głowy państwa. Oczywiście został sprawdzony przez funkcjonariuszy serwis. Wszystko jest gotowe na przyjęcie prezydenta, który, przypomnę, dziś oficjalnych spotkań nie ma. Ten jego intensywny dzień spotkań rozpocznie się jutro o godzinie 9 na rozmowę w 4 oczy z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. W jego imieniu minister Krzysztof Szczerski powitał prezydenta przed chwilą na lotnisku w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. W tej chwili widzą państwo prezydenta Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Obamę, którzy wydają się do jednej z dwóch limuzyn Air Force. Air Force One przylecieli. Limuzyna nie lata. Nazywa się Bestią potocznie. I tą limuzyną dojadą do hotelu Marriott z stołecznymi ulicami, zabezpieczonymi oczywiście wcześniej przez funkcjonariuszy polskich służb, ale we współpracy oczywiście z Secret Service. Przejazd prezydenckiej limuzyny będą państwo widzieć, bo na trasie są nasze kamery. Wracamy do rozmowy z gośćmi. Będzie prezydent Donald Trump rozmawiał z prezydentem, ale ciągle zastanawiamy się nad tym, co powie mniej więcej wiemy, jakie znaczenie to, co powie, będzie miało dla Europy. To, że wybrał Polskę, to, że tutaj pierwsze oficjalne przemówienie dostępne dla wszystkich. Myślę, że gigantyczne znaczenie. No, tak naprawdę trudno rzeczywiście przewidzieć, czy poza tymi tematami, które zostały zakreślone kilka dni temu przez pana generała McMastera, czy pojawi się coś jeszcze. Można spodziewać się tego, że się jednak pojawi. Wiemy też z opisów najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, że on jednak lubi wprowadzać też nowe tematy, że to nie jest wszystko tak do końca przygotowane, że ten pewien element improwizacji w tych wystąpieniach zawsze jest. Natomiast no, ja bym zwracała uwagę na po raz kolejny, na tą symbolikę, tak? To znaczy, że i symboliczne miejsce, i symboliczny czas, i symboliczny moment, bo dotyczy to całej Europy, naszego regionu, tej naszej części Europy. Dotyczy to miejsca, w którym w sposób szczególny upamiętniona jest walka Polaków o niepodległość i wiemy też z tych informacji płynących z jego domu, że ten element będzie bardzo mocno obecny w wystąpieniu prezydenta Donalda Trumpa, ale również ten moment, że to spotkanie i to wystąpienie odbywa się przed kolejnymi ważnymi, również dla nas i również dla przyszłości bezpieczeństwa Polski i innymi spotkaniami, które będzie miał Donald Trump już za